Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam ponownie niesamowitych gości na BIS. Wiem, że było bardzo dużo pozytywnych komentarzy od Was, kochani, więc zaprosiłam tutaj naszych wspaniałych Kanadyjczyków, Polaków na kolejny wywiad. Mamy niesamowite, ciekawe, pozytywne wiadomości, więc powitajmy naszych serdecznych gości. Asia, Iwonka, Tomek, witajcie po raz kolejny. Bardzo fajnie Was wszyscy odebrali pozytywnie, więc dzisiaj kolejna dawka wiadomości. Wiem, że Tomek, zacznę może od Ciebie, bo wiem, że dopiero co wróciłeś z Ottawy, masz najświeższe wiadomości, co tam w trawie piszczy, jak naprawdę wygląda sytuacja w Ottawie. Wróciłem wczoraj w nocy. Niestety dużo się zmieniło przez ostatnią noc, ale opowiem tak, jak było. Pojawiliśmy się tam w sobotę. Kupa ludzi, niesamowita ilość policjantów. Są cztery rodzaje policji. Mamy policję zwykłą, miastową, oni są w porządku. Później są jednostki policji rządowej, królewskiej, RCMP tutejszej. Później mamy jednostki praktycznie antyterrorystyczne. Oni działali tak, jak chodzili, gdzie mogli. Między ludzi się pchali, chodzili czwórkami, chodzili gęsiego, pokazywać swoją siłę, bo ich widać było, że w ciągu soboty, niedzieli ich coraz więcej, nie się nie dziwię, że zaczęli coś kombinować dzisiaj w poniedziałek. Jeżeli chodzi o ludzi, brałem udział w jakichś tam innych protestach, byłem na jakichś wiecach, ale to, co poczułem tam, nie oczekiwałem tego od strony pozytywnej. Jak ludzie są zjednoczeni, jak są razem, jak się nawzajem pomagają, gdziekolwiek są. Nie powiedziałabyś nic, że jest jakikolwiek protest. Wszystko jest posprzątane, wszystko jest czyściutkie, wszystko jest kulturalne, z każdą osobą można porozmawiać, każdy jest pozytywny. Nie wszystkie rzeczy, które wiszą na parlamencie całym, na płocie, są zbyt miłe dla rządu, ale nikt tego nie dotyka, ludzie sobie robią zdjęcia. Bardzo dużo było ludzi z Quebecu, bardzo dużo było oryginalnych Indian kanadyjskich. Wszyscy są za. Bardzo dużo rodzin przychodzi z dziećmi. Jest niesamowite, jak widzisz strakowców, którzy płaczą, bo dzieci do nich przychodzą, dają im serduszka, które własnoręcznie zrobili, jakieś malutkie kwiatuszki, jakieś laurki, jakieś namalowane rzeczy. Tego w telewizji nie pokazują i tego nie zobaczymy. Widziałem to na własne oczy, praktycznie gdzie się nie obejrzysz, to się wszystko dzieje. Ludzie respektują to, co policja od nich chce, gdzie mają się odsunąć, gdzie mają się przesunąć. Śpiewają, tańczą, podskakują. W sobotę mieliśmy tam, byliśmy do północy, było minus 30 stopni. Niektórzy musieli sobie pomagać, żeby trochę mocniejszą herbatkę pić, żeby było cieplej, ale nie było żadnych problemów. Jeżeli ktoś widział, że ktoś przesadza, ludzie sami podchodzili, słuchali się, odchodzili na bok. Dowiedziałem się z jednego Tima Hortonsa, że trzy razy w ciągu dnia przychodzi brygada trakowców, sprzątają, myją, czyszczą sami, bez żadnego problemu. W sobotę spotkałem przedstawiciela partii PPC, to jest najnowsza partia w Kanadzie, która się próbuje dostać do rządu. On jest jedynym politykiem, Maxime Bernier, który pomaga dla trakowców i oficjalnie tam się pokazuje. Nikt inny tam jeszcze nie był. Gościu mnie nie zna, ja nie znałem jego, podszedłem, uściskałem rękę, bez problemu ze mną porozmawiał. Odebrałem go bardzo pozytywnie, pytał się skąd jestem, kiedy przyjechałem do Kanady, skąd pochodzę, tak, więc nie zmył mnie od razu, ochrona się mnie czepiała, skończył rozmawiać, uścisnął rękę i poszedł dalej nas na swoje przemówienie, czyli to bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie dla mnie, jeszcze dało nam więcej siły i więcej uczucia, żeby to dalej iść, ale odczucie, to jak ludzie tam się kochają, szanują. Nawet ci, którzy krzyczą głośniej, niby można pomyśleć, że są jakieś problemy robić, no nic. Wszystko jest skontrolowane, wszystko jest, nie wiem, jakby tak spróbować takie coś zorganizować na siłę, nie udałoby się. To po prostu wychodzi od ludzi, wychodzi prosto od serca i to od razu czuć. Rodzaj muzyki, jaka tam jest, to jak ludzie się zachowują, bardzo dużo ludzi porozmawia po francusku, jak mówiłem, są z Quebecu. Stworzyli nową grupę, nową partię, o której nie wiedziałem, mają swoją własną flagę z takim walczącym Indianinem. Pozytywnie, miłość. Chciałbym wrócić, planujemy, idziemy razem.
Policja, jak mówiłem, było coraz więcej. Od Trakowców dowiaduje się teraz właśnie, że próbują różne rzeczy robić i ruszać. Dzisiaj o godzinie pierwszej tego czasu, wczoraj w niedzielę wieczorem było spotkanie rządu Ottawy, nie kanadyjskiego, tylko z samego miasta. Podpisali stan wyjątkowy w tym mieście. Dzięki temu dodatkowe prawo uzyskał sędzia, który podpisał dokument około pierwszej, drugiej godziny po południu dzisiaj, że jeżeli jakikolwiek Trakowiec będzie hałasował swoim klaksonem, tak, może być aresztowany i wsadzony do ciupy na 10 dni i tak samo na 10 dni ten papier będzie działał. Tak. Czyli Trakowcy wiedzą, między sobą wszyscy rozmawiają, tego nie można robić. Zabraniają ludziom oficjalnie podawać im paliwo, podawać im jedzenie, podawać im koce. Podłączył się jakiś prawnik, od razu wyskoczył ze Stanów Zjednoczonych, powiedział, że to jest niezgodne z konwencją w Genewie, niezgodne z prawem międzynarodowym i jest to po prostu łamanie jakiegoś prawa wojennego, o którym w ogóle nie wiedziałem, że istnieje i po prostu stoją, czekają, zobaczymy, jak się dalej rozwinie. Robią wszystko po prostu, żeby w ten weekend ludzie nie przyjeżdżali, ludzie się zastraszyli. Samo wjechanie samochodem teraz jest bardzo ciężko, ponieważ potrzeba albo mieć przepustkę, albo udowodnić, że tam się pracuje, albo się tam mieszka. Znam tutaj dwa pełne samochody mamy z jedzeniem i z środkami higieny osobistej i niestety nie mogą jutro pojechać, bo nie będą mogli tam wjechać, czyli zobaczymy, jak się to rozwinie. Nieoficjalnie mówi się, że przewinęło się znowu ponad 2, czasami 2,5 miliona ludzi między piątkiem, sobotą a niedzielą. Ludzie przychodzą i wychodzą z powodu temperatury, nie można po prostu sobie spokojnie tam siedzieć i rozmawiać ze wszystkimi, ale ludzie są cały czas. Dużo jest Polaków? Słychać. W hotelu, w którym byłem, wszędzie było słychać język polski. Okay. Rozmawiałem z tymi przy biurku, mówili, że wydaje mi się, że co najmniej połowa ludzi, którzy są w tym hotelu, to są Polacy. Z hotelami też numery odwalają. Myśmy zarezerwowali sobie pokój już tydzień wcześniej. W tym tygodniu w środę rząd kanadyjski wykorzystał policję z Ottawy i zarezerwowali wszystkie wolne pokoje, rząd za nie zapłacił, nie wynajmowali ludziom. Znałem kilka osób, które nie mogły zostać na noc, musiały wracać, bo nie było im, nie mogli znaleźć miejsca, mimo tego, że hotele były puste. U nas w hotelu był numer, 3 piętra podziemne są parkingu dla ludzi w hotelu i nie było parkingów, wszystkie były zajęte. Pytałem się, skąd, czyje to samochody są w ogóle, przecież tyle ludzi, nie chciano mi powiedzieć, czyli to jakby specjalnie pozostawiali samochody, trzeba było parkować powiedzmy kilometr, dwa dalej, czyli musieliśmy gdzieś na lewo stanąć i jak stołują, to stołują, udało się, że nie stołowali. Czyli kombinują jak mogą. Blisko samego parlamentu fajnie widać, jak są miejsca na kawę czy na śniadanie, gdzie właściciele wspierają albo nie mają zdania i bez problemu można wchodzić bez masek. Te miejsca są pełne, są kolejki, nie nadążają. I 4 następne jakieś kafejki puste, bo nie wpuszczą cię bez maski. I stoją tacy wkurzeni, patrzą się, czemu wszyscy tam idą, a nie tutaj, czyli wiesz. Ale ogólne podejście ludzi, niesamowite przeżycie, takie rzeczy się pamięta i właśnie to, co słyszałem, że jest bardzo pokojowe i bardzo spokojne i pełne miłości. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że to jest przesada, ale sam tego doświadczyłem z żoną i to no, niesamowite przeżycie. I to jak ludzie z całej Kanady przyjeżdżają i pomagają, tak. Ale cały czas ci ludzie z różnych zakątków Kanady tam dojeżdżają? Czy jest jakaś wymiana z tego, co widzisz? Czy ilość ludzi, ciężarówek się zwiększa? Czy nie, jeżeli chodzi o ciężarówki, nie wpuszczają wcale ciężarówek, zawracają. Ci oryginalni, którzy najbliżej stoją i zablokowali ulicę przed parlamentem, on jest bardzo ciekawie usytuowany, parlament. Z tyłu parlamentu jest rzeka Ottawa, czyli od tyłu nie ma dojścia, ani nie można wejść. Trzeba by rzekę było przepłynąć i tam skakać przez mury, na pewno pilnują. Z jednej strony jest kanał, przez który też nie można przejść, jest zablokowany. Z drugiej strony praktycznie jest kawałek autostrady i most do Quebecu. Zaraz z tyłu za parlamentem, za rzeką jest most do Quebecu. Jest zablokowana główna ulica przed parlamentem. W całości nie można przejechać. Stoją. Na samym środku tej ulicy, przed centrum budynku rządowego z wieżą stoi
dźwig, ma kanadyjską flagę i pod tym dźwigiem jest mała scena zrobiona i tam praktycznie wszystko się dzieje. Wszystkie występy, przemówienia i organizowanie imprez. Już pokazuję, co tutaj znalazłeś. Proszę, powiedz nam. Tak, tak. Na początku nie zwracałem na to uwagi, ale jak to każdy parkingowy słupek, na którym można płacić. Później zobaczyłem samochody pracowników z Ottawy, niektóre samochody po policyjne, no właśnie taki nowy znaczek. Bardzo są z tego dumni. I nawet to, jak jest przyklejone, że akurat na każdej części trzy szósteczki są, albo jako sam pokazuje się też trzy szósteczki, to zależy kto w co wierzy, w jakie strony wchodzi, to już zostawiam dla was samych na skomentowanie i zrozumienie tego znaku. Różne znaki były, bo tutaj jeszcze mam inne od ciebie, już pokazuję. Okej, okay, następny znak, także ciekawostka, że to odkryłaś. No ja myślałem, że to ktoś pooblepiał, ale jak się wejdzie, wystarczy wejść na Google i zrobić City Ottawa, miasto Ottawa i nowe znaczki, tak czy więc też są bardzo z tego dumni, tak. Czyli coś kombinują, coś po prostu ostatki ich sił, więc wykorzystują po prostu cokolwiek mają, no i pokazują siebie, kim tak naprawdę są. I tutaj jeszcze mamy kolejne. Nie kryją się wcale. No a to akurat widok, jak wracaliśmy, nie wiem. Coś tam chmurki chciały nam pokazać i tak sobie spokojnie pięknie wracaliśmy do Toronto, tak. Wow. Jak oceniacie ogólnie wszyscy, bo też i Iwonka, i Asia tutaj z mężem była w sobotę w Toronto na proteście. Jak ten protest wyglądał? Czy też taki duży i wspierający? Jak to wyglądało? Ja już pokazuję film. No, protest był ogromny, tak jak zwykle zresztą, a tym razem jeszcze większy, bo wspierający trakowców, prawda? Ale powiem wam, że widać, że Toronto jest pod wpływem młodego Castro i oni są wszyscy pod urokiem jego, bo właśnie jak żeśmy jechali, bo wyjechaliśmy spod Sherwaya w konwoju, więc musieliśmy przejechać przez połowę downtown, żeby dojechać do parlamentu naszego, ontaryjskiego. I powiem wam, że byłam w szoku, bo na przykład Polkę człowiek pozna, prawda, bo to jest taki charakterystyczny typ urody, więc szła pani, no to wszyscy żeśmy trąbili, tak jak w konwoju, prawda, ściągnęła maseczkę i pokazywała, że jej się na wymioty zbiera, słuchajcie. Nie wspomnę, ile tych środkowych palców ludzie pokazywali, naprawdę, i to jest przykre. Oni środkowy palec, a ja im serduszko, także... Czyli tak część ludzi nie wspiera tego, bo są po drugiej stronie. No więc właśnie, w Toronto było morze ludzi, naprawdę masa ludzi. My żeśmy z parkingu wyjeżdżali ponad godzinę, żeby w ogóle ustawić się w tym konwoju, prawda? Przyjechaliśmy i nawet do Iwonki pisałam, że tak mało ludzi i jest mi tak bardzo przykro, wiesz, ale właśnie do godziny 11 ni z gruszki, ni z pietruszki nagle się zrobiło dwa parkingi pełne tych ludzi i właśnie kupę Polaków. Także ja ci nawet wysłałam mapkę, słuchajcie, tak pozamykali ulicę, żeby czasami, broń Boże, za blisko nie podjechać, nawet nie było gdzie zaparkować i trzeba było do tego parku dojść. I to tak około 2 kilometrów. Także no, załatwili to na cacy. No ale mimo wszystko ludzie sobie jakoś poradzili. No energia, wiadomo, niesamowita, ale powiem wam, jakie jaja. Wracaliśmy z mężem, koło nas, jak staliśmy na czerwonym świetle, facet podjechał i pokazał mężowi, żeby opuścił szybę. No to Tomek opuścił szybę, a facet po polsku, a z czym ty się afiszujesz? Bo mieliśmy właśnie tą czarną flagę. Mówi, to nic dobrego nie jest. Także okej, dobra. Czyli następny mądry inaczej, że tak powiem, prawda? No to takich też może wypuścili, no bo wiedzieliśmy, że wypuszczą swoich i będzie ciemna strona walczyła do końca. Nikt dokładnie się nie wiedział, że podniosą ręce do góry i powiedzą, dobra, my się poddajemy, co tak, chcecie. Mówcie, tak, słuchajcie, to nawet kawałkami lodu rzucali.
I właśnie taki facet obok nas, który stał właśnie też z flagami i w ogóle, mówi tak, bo facet zaczął się tam żołądkować na chodniku, że za głośno, że to, że tamto. I facet mówi tak, że to dla niego nie jest niekomfortowe. Facet mówi tak z tego traka, mówi tak, wiesz, dla mnie 2 lata są niekomfortowe, więc ty godzinę niekomfortową możesz wytrzymać tutaj. No to chłop się wziął, wkurzył, kawałek lodu i w samochód, słuchajcie. No więc takie zderzenia właśnie tej pozytywnej energii, ludzi, którzy się bawili, którzy w jakiś tam sposób chcieli okazać jedność z tymi trakowcami w Ottawie i z drugiej strony mieszkańcy, którzy no, częstowali przejeżdżających takimi czy innymi znakami i w ogóle. Także, ale bardzo dużo ludzi było też właśnie wspierających, jak żeśmy jechali. Ja oczywiście wiktoryjki rozdawałam. No to niektórzy właśnie też się cieszyli i wiedzieliśmy wtedy, że są z nami, bo też wiktoryjkę odwzajemnili. Natomiast no, kupę było takich trochę innych, więc ja im wtedy serduszko, że tak, ja ciebie też kocham i dla ciebie też to robimy. Dla ciebie też właśnie protestujemy, dla twojej wolności. No także, ale naprawdę energia jest niesamowita. I co tak jak mamy jeszcze? Water bottle drink. Co z tą benzyną? Bo też już media głównego ścieku zaczęły przekręcać sprawę. Czy wiecie, co z tą benzyną? Co zabrali niby trakowcom? Jak to było? W sumie nie mają prawa, tak jak Tomek powiedział, a karta właśnie wolności, poczekaj, Bill of Rights, bo to jest zupełnie co innego niż Chart of Rights. No mówi, że niestety, ale nie można ludziom zabronić protestować, nie można im odbierać rzeczy, które służą im do życia codziennego, do przetrwania. Kupę ludzi jest tam przecież z małymi dziećmi, a temperatury są ujemne, więc no, nie jest to chyba tak do końca, że jest to prawne. Zresztą Centrum Sprawiedliwości na Rzecz Wolności Konstytucyjnych zakwestionowało decyzję majora Ottawy o ogłoszeniu właśnie tego stanu wyjątkowego. Także zobaczymy, co będzie się działo, czy zniosą to, czy nie. Jak Tomek myślisz? Od wczoraj wieczorem zaczęto zatrzymywać osoby, które przynoszą paliwo i jedzenie. Ja wiem. Trakowcy spadli na pomysł, dzisiaj kupa ludzi biega, właśnie tu pokazywałaś zbiornik na paliwo, pokupowali puste zbiorniki i ludzie chodzą z pustymi zbiornikami, przecież nie mogą każdego sprawdzić, co w tym masz. Jedna gościa ma napisane, że to jest jego woda do picia na przykład, nie? Tak jak na tym, co pokazywałaś. Dzisiaj setki ludzi, którzy tam przychodzą, większość z nich coś sobie niesie na plecach albo w ręce i teraz policja podchodzi i musi sprawdzać, czy to jest puste, czy to jest pełne, no i taka zabawa w kotka i myszkę. Tak jak mówię, sędzia podpisał dokument dzisiaj, między 1 a 2 po południu, że jakiekolwiek robienie hałasu przez trakowca albo samochodem, automatycznie mają prawo aresztować osobę do 10 dni w więzieniu. I to będą to wykorzystywać, hałasy. Będą specjalnie sami robić hałasy, tak. Też może tak być. Tak. Też się potem musieli prowadzić też stan wyjątkowy. Czekam na kopię tego dokumentu od gościa z Ottawy, bo jeden z trakowców powiedział, że ponoć sędzia to dopisał, drugi mówi, że to miasto. Co dobrego z tego wyszło w tym dokumencie? Niby mogą ich aresztować, ale rząd musi wysłać kogoś na rozmowę do negocjacji, przedstawiciela. Jest w tym samym dokumencie, czyli mały kroczek, ale do przodu. Trakowcy wiedzą, że nie mogą hałasować, dadzą im spokój. To jest jedyna rzecz, której mogli się czepić, że ludzie, którzy tam mieszkają, nie mogą spać. Ale faktycznie tak było? Z tego, co byłeś tam i od 12 dzień do 12 w nocy non-stop. Były hałasy non-stop. Nie, no, trak ma swoją porządną trąbkę i sobie po prostu chłopaki strzelają. Wiesz, tutaj chodzi o pokazanie się, że jesteśmy. Nie pokazują nic w telewizji, a jeżeli co pokazują, to same kłamstwa. W niedzielę rano byliśmy w miarę wcześnie, nie chcieliśmy nic stracić. Na rynku obok była telewizja. I było dużo ludzi, którzy tam mieszkają z Ottawy, wychodzą sobie, część starych osób karmi gołąbki i inne osoby przychodzą sobie na kawkę.
zanim tłumy się zajdą. I przyszła telewizja z Ottawy i widzę, jak chodzą. Nie mieli nic na kurkach, poza tym, że wielka kamera. Podchodzili, zadawali pierwsze pytanie, czy mieszkasz w Ottawie. Jeżeli odpowiedź była tak, było od razu drugie pytanie. Czy wspierasz tych tam, co się dzieje? Nie nazywanych nawet trakowcami, ani protestującymi. Jeżeli osoba powiedziała, że tak, albo że im to nie przeszkadza, odchodzili. Aha, czyli nie pokazywali wywiadu. Tylko tych, co powiedzieli, że im przeszkadza. I później tylko takie rzeczy oglądamy w telewizji, tylko tą część, co im pasuje, ta co nie jest wymazywana gumką i takie coś nam sprzedają. Czyli żadnego problemu nie było w ciągu paru godzin zrobić wywiad z 6-7 osobami, które to się nie podoba i później to jest kółko, że mieszkańcy Ottawy są przeciwko, im się to nie podoba i że im przeszkadzamy. I to wiesz co, to nasza torontońska telewizja, CP24 and CTV, oficjalnie dziennikarze występowali i mówili, że są szykanowani, że są bullied przez ludzi, którzy protestują i że jest bardzo im trudno dokonywać jakichkolwiek wywiadów, ponieważ ludzie są do nich bardzo wrogo nastawieni, no i czują, że they feel threatened for their life, za ich życie. Także powiem ci, propaganda jest. Piękne jest to, że mówicie, ja bardzo dużo moich znajomych było i w Toronto, tu gdzie ty, Asiu, i w Ottawie, tu gdzie ty, Tomasz. I same wideo, jakie zostały przesłane, już czujesz tą energię, już widzisz, jak jest. I to jest piękne i byłoby super, gdybyśmy mogli zalać wszystkie social media tymi wideami i napawać ludzi tą pozytywną energią, ponieważ telewizja, którą większość ludzi ogląda, no niestety przedstawia to tragicznie. Przedstawia to tragicznie. Ja powiem wam, co widziałam w sobotę, a będąc w pracy, oglądając wspaniały news w Toronto, wyszła starsza pani, powiedziała, że boi się pójść zrobić zakupy w sklepie spożywczym, ponieważ boi się, że ktoś z trakowców na nią napadnie, no i biedna stwierdziła, że będzie siedzieć w domu i po prostu będzie she's gonna suffer, ponieważ boi się o swoje safety, o swoje bezpieczeństwo. No to, co się dzieje, to po prostu to się nie trzyma kupy w ogóle. Także musimy jak najbardziej to wszystko rozprzestrzeniać. Niech ludzie wiedzą, o co chodzi i jak to naprawdę wygląda. Ale Iwonka, są tacy, że pokażesz im to czarno na białym napisane, dokument, i tak ci nie uwierzą. Pokażesz im wideo, to powiedzą, że jest zmontowane, bo takie klapy mają. Także, no bo wiesz, klapy. Jak oglądają całe życie takie negatywnego kłamstwa. Także wiesz. Musimy pchać to wszystko i przebrnąć. Ja mam do was pytanie, bo też słyszałam właśnie na newsie, czy któreś z was widziało, czy w Toronto, czy w Ottawie, grupy ludzi, którzy protestują przeciwko trakowcom, którzy stoją i tworzą jakieś, wiesz, z boku zgrupowania ludzi i starają się przebić protest trakowców, bo o tym bardzo głośno było w wiadomościach też. Szczerze? Nie widziałam nic takiego. Nic, w Ottawie chodziliśmy tą ulicą, to jest dobre pół godziny w jedną stronę i pół godziny z powrotem, do mniejszych grupek trakowców, tak samo, którzy są zablokowani trochę dalej. Nie widziałam nic. Nic nie widziałam. Czyli propaganda. Jedyna rzecz w sobotę, propaganda. Nie wiem, o co chodzi. Jakaś lala ogłosiła się królową Kanady w takich bardzo purpurowych kolorach. W zeszłym tygodniu wybrano ją na królową Kanady gdzieś tam koło parlamentu. I wczoraj widziałem, że około 20 osób, jej nie było, ale z jej sztandarami szli. Od razu byli obstawieni przez trakowców i oni mówili wszystkim megafonami swoimi, że to nie jest część ich protestu, że oni kombinują coś. Nie miałem czasu zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. To była jedyna rzecz. Była grupa około 20 osób, miały jakieś dziwne sztandary, królowa Kanady i po prostu szli. Twarze mieli nie za ciekawe. Nikomu nie patrzyli w oczy, głowy na dół i tak się po prostu przepychali troszeczkę, ale może następny raz więcej informacji, jeżeli coś znajdę, to prześlę ci Ewelina i będziesz mogła
powiedzieć swoim ludziom. No, czyli podstawiają po prostu cały czas, bo tak samo podstawili niby, że trakowcy poszli do restauracji, zjedli obiad, nie zapłacili, uciekli. Także też już takie hasła były, że jakieś tańce, jakieś orgie odchodzą w tej Ottawie, że to są jacyś zboczeńcy. Także piorą po prostu ludziom mózgi w taki sposób. I też wiem, że to, co Iwonka, rozmawiałyśmy na czacie, że zabrali pieniądze, tak? Możesz o tym powiedzieć? GoFundMe, co się stało z tymi ponad 5 milionów dolarów? 10, ponad 10 wow. milionów. Kto jest w posiadaniu tych pieniędzy teraz? Bo nie trakowcy. No nie, no GoFundMe. Po prostu oni mówią, że zwrócą te pieniądze. Ale ja myślę, że to były naciski z góry i to z samej góry, żeby oni zablokowali te pieniądze, bo te organizacje, czy literowe, czy ta anti opłacana przez Sorosa, zbierają pieniądze i wiadomo, czym się zajmują i jakoś nie mają tych pieniędzy blokowanych, tak? A tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają w pokojowych zamiarach, z dziećmi, z rodzinami, mają zablokowane pieniądze, tak? W mrozie jeszcze. Strasznie bo są strasznie niebezpieczni, prawda? I GoFundMe mi powiedziało, że oni zwrócą wszystkie te pieniądze, ale jest propozycja i to właśnie tak wyszła od ludzi, żeby nie upominali się, o, odeślij mi te pieniądze, nie. Żeby poszli do swojego banku i żeby bank wydał dyspozycję ściągnięcia z GoFundMe. Za każdą taką dyspozycję GoFundMe będzie musiał zapłacić $15 za operację. 120 tysięcy osób, które wpłaciły, razy 15, niech będzie tylko 100 tysięcy osób. I niech będą każdemu musieli zwrócić $15. No to jest 1,5 miliona, tak? Dobrze mówię? No to jest kasy, więc... Więc popłyną, więc myślę, że już więcej takich numerów nie będą chcieli robić. Ale z kolei i gubernator Florydy powiedział, że on się przyjrzy temu wszystkiemu. Chyba ci nawet wysłałam stronę. Tak. DeSantisa, że tak, z prawnikami przyjrzy się temu, co GoFundMe robi. No zaczęli, wiem, że jeden z właśnie z tych prawników, co mówiłeś, Tomek z Teksasu, on jest bardzo znany, bardzo często są z nim wywiady na Fox News Business, Paxton się nazywa, powiedział, że tą sprawę podaje do sądu i że wszystkie osoby, które wpłaciły na ten GoFundMe, dostaną pieniądze z powrotem, że te pieniądze jak na dzień dzisiejszy są po prostu zwinięte ludziom i założyli osobny fundusz, już prawnie przygotowany ponoć przez tego prawnika z Teksasu i on się w to zaangażował, więc też tutaj te stany, tak jak Teksas i Floryda, też się angażują, żeby te pieniądze oddać, bo to są duże pieniądze i faktycznie, tak jak tutaj Asia i Iwonka wspomniały, że jest bardzo zimno i tam są rodziny z małymi dziećmi, też nie są przygotowani, żeby tam siedzieć miesiącami bez ubrań, więc te pieniądze im się należą, tak? Też nie pracują, też trzeba... miałeś traki opłacać. Tylko właśnie każdy powinien dać zlecenie w swoim banku, żeby bank się upomniał o te pieniądze. Niech po prostu popłyną, niech się nauczą, że takich rzeczy się nie robi. Ale jest właśnie, tak jak żeście powiedzieli, zbierają pieniądze na Give, Send, Go i zebrano już ponad 5 milionów tam. To mówisz o GoFundMe, to co Welinka przed chwilą pokazywałaś. Oni ogłosili, nie wiem, którego to dnia było, że pieniądze są zablokowane. Tu mamy właśnie DeSantis z Florydy, on się tym zajął. Po tym, jak on to pokazał, GoFundMe zmienił od razu filozofię. Powiedzieli więc wieczorem, że pieniądze są zablokowane. Mamy czas do 15 lutego na zgłoszenie się, że chcemy pieniążki z powrotem, a jeżeli nie, to oni jako GoFundMe zadecydują, komu te pieniążki będą dane. Od razu oczywiście ludzie się zgłosili, podejrzewają, że wszystko pójdzie na Black Lives Matter. No to jest tragedia, no to co, i teraz decyzja, tak. Co to w ogóle jest, słuchajcie, już decyzja wyszła... została podjęta. Tak, jest głupia decyzja, ale mam nadzieję, że ludzie się obudzą, zobaczą, że to my mamy tą siłę. Zaczęliśmy, wszystkie osoby, które znam, zaczęły wchodzić na ich website i to pierwsze zdjęcie, które pokazywałaś i zaczęto dawać odpowiednie opinie. Jedną gwiazdkę i opinię, co się myśli na ich temat. W środku nocy oni sami zablokowali swoją stronę internetową. Ich ranking spadł z 5 gwiazdek do ostatni raz widziałem 3,3 gwiazdki, jak zablokowali.
Ludzie robili dokładnie, Asiu, to co mówisz, że nie chcieli tylko zwrotu, tylko przyszli przez kartę kredytową, przez bank, że oni muszą płacić minimum $15 kary, ponieważ ta kara jest wyższa za oszustwo. I rano od razu wydali, jak spadł ich ranking, od tego ponoć mają problemy ze swoimi kredytobiorcami, bo pieniądze gdzieś jeszcze używają, żeby inwestować. Ludzie to zrobili, że oni zmienili po prostu śpiewanie i ja i moja żona dostaliśmy e-mail, że nie musimy nic robić, pieniądze automatycznie w ciągu 15 dni będą tam, skąd poszły. Czyli mamy tą siłę, tylko ludzie po prostu są namawiani, że jesteśmy do niczego, co rząd powie musi być, a tutaj jest organizacja, główny szef, bardzo śmiesznie wygląda, mam dzisiaj jego zdjęcie, może zaraz znajdę. I po prostu zostali wystawieni oni do wiatru. No, nowa firma, która mówi, że zbiera pieniążki, próbowałem wczoraj, ale nie mogę wpisać adresu kanadyjskiego jeszcze. Ponad dzisiaj to było naprawione. Będę sprawdzał później. Na razie tylko ze Stanów, ale ludzie wpłacają dużo więcej i bardzo dużo w opisach GoFundMe było, że teraz pieniądze dostaję z powrotem i 3 razy więcej będę wpłacał na nowe konto, czyli same dobre rzeczy z tego wyjdą. Pięknie. Tomek, spróbuj giveandgo.com/freedomconvoy2022. Freedom Convoy 2022 pisane razem. Ewelina w opisie pod wideo. Tak. Dobra, to ja to napiszę Ewelce. Super, widzicie? Super, po prostu super. Iwonka, jeszcze coś wysłałaś teraz? Wiesz co, tak, to odnośnie tego, co rozmawialiśmy na samym początku, prawda, to dzisiaj to dostałam i widzisz, jeżeli złapią kogoś tutaj u nas w Toronto z jakimiś negatywnymi rzeczami na temat naszego przywódcy, no to jak możesz, to może być kara. Czy znaleziony jest? Gdzie on przebywa? Na jakichś wakacjach? Powiem ci szczerze, że to było moje pierwsze pytanie, jakie zadałam Tomkowi, jak on odezwał się po powrocie z Ottawy, no to mówię, gdzie Castro? No zniknął chłopak, nie ma. Zaginął w akcji. Zniknął w akcji, tak, Asiu. Ciekawymi osobami, z którymi rozmawialiśmy w Ottawie, to akurat dowiedziałam się od, było parę kobiet, oryginalnych kanadyjskich Indianów, mieli swoje bębenki, tańczyli. Wiem, że się modlili. Wiem, że się modlili przy parlamencie, śpiewali po swojemu. O, tu akurat pokazuję zdjęcie gościa. To jest ten szef tej firmy GoFundMe. Tak właśnie wygląda. Bardzo, bardzo pięknie. Tak. Wcale go pieniądze nie interesują, tylko miłość i życie. Tak. Aha, no. Tak jak ten numer na słupie, to coś mniej więcej klimatu. Tej samej brygady. Jedna z tych kobiet mówiła mi, oczywiście potwierdzenia nie mam, nie spodziewali się, że tyle trakowców, bo pierwszy weekend było ponad 150 tysięcy wielkich traków samych w Ottawie. Wow. Miasto faktycznie wtedy stanęło. Ile milionów ludzi, różne są numery, jedni mówią dochodzi do 4 milionów, jedni 2,5, nieważne, jest dużo. I ponoć zebranie było w Anglii, u królowej. Nie był tam tylko kolega Castro z Kanady, ale było też paru z Europy, gdzie też w krajach zaczęły się rzeczy kręcić, włącznie z jakąś lalą z Australii. Ale nikt nie ma zdjęć, nikt nie ma rzeczy. Rządowe samoloty w Kanadzie bardzo ciężko śledzić, jeżeli nie chcą, żeby były na radarach, nawet na prywatnych firmach ich nie ma. Tak więc jest jedna wielka cisza. A oficjalnie gościu ma COVID-a, no i po prostu jest odizolowany dla dobra wszystkich. Nie? To jest wersja oficjalna. No ale wróci, tak? Skoro ma, no to powinien szybko wyjść z tego. Powiedzieli, że ma, mówili tylko, że miał kontakt z kimś, kto miał, no nie? Były jakieś zmiany? Jedno z ich dzieci. Jedno z jego dzieci, ponoć. O ile to jest prawda, ale... On 3 razy zatorpedowany, no to come on. Nie, od razu pierwszego dnia powiedział, że musi się odizolować, bo takie są przepisy kanadyjskie. Jakiś gościu wypalił lekarz z tej jego grupy, że to nie jest prawda, że jeżeli masz 3 torpedy, to nie musisz być wcale. Dokładnie, to jest właśnie to, co ja pokazałam w ubiegłym tygodniu z Ottawa Health, że jeżeli jesteś zatorpedowany 3-krotnie, czy w pełni zatorpedowany, nie musisz robić samoizolacji.
Chyba, że zgłosił się na ochotnika, żeby po prostu uciec i czeka chyba na znaki od tych swoich przewodniczących. Przełożonych. Dlatego to zebranie ich było, bo Australia tak samo, ogromny protest, ponad milion ludzi w Canberrze i cały czas dojeżdżają, a tam pogoda dopisuje, jest pięknie, ciepło, można spać na trawie i moi znajomi, jedni śpią w samochodzie, drudzy też na zewnątrz, bo nawet nikt nie chciał liczyć już na hotele, bo ta akcja w Kanadzie wyszła taka z tymi hotelami, że nie było gdzie spać, więc się przygotowali i mogą sobie po prostu czas tam spędzić. Prysznice są, te toalety publiczne też są, bo wiele jest osób, która zwiedza Australię i jeździ po całej Australii, można brać po prostu prysznice. Taka mała ciekawostka, rzeczy, które się zmieniają. Pracowałam dzisiaj w domu starców za Toronto, 2 godziny w drugą stronę niż do Ottawy. Był okres, gdzie wpuszczali tylko zatorpedowanych pojedyncze podwójnie, teraz potrójnie. Wpuszczono nas, bo teraz nieważne ile masz torped w sobie, każda osoba z zewnątrz, która wchodzi, musi robić test. Każda. Włącznie z pracownikami. Czyli nawet nie pytają się ciebie, czy masz torpedy, od razu zgadzasz się, żeby zrobić test tam i wtedy możesz wejść do środka i pracować. Czyli coś tam, coś tam się kręci w odpowiednią stronę, tak? Mm-hmm. Tomek, a powiedz mi, ty byłeś w Ottawie. Czy ty się spotkałeś może z tym polskim konwojem tutaj właśnie z Mississaugi, z Polskiego Centrum Kulturalnego Jana Pawła II, którzy przyjechali z konwojem, z żywnością, z ciuchami, z drewnem, z metalowymi beczkami, żeby się mieli czym ogrzać, z zupami? Nie, z nimi się nie... Mam kontakt z paroma trackerami, którzy wrócili z Ottawy, by byli tam w pierwszy weekend. Oni byli w Toronto. Oni właśnie mają, żeśmy zebrali samochód. Jedni mają z jedzeniem, ten co ja jestem z Marcinem, mamy pastę do zębów, mydło. Środki czystości. Środki czystości, głównie jakieś szmatki, którymi można się umyć, bo wiesz, nie ma cały czas dojścia do prysznicy, tak jakby by chcieli, żeby się trzymać czysto i niestety mieli jechać tu rano i nie jadą, bo wiedzą, że ich nie wpuszczą do samego centrum, czyli kombinują w jaki sposób to zrobić. Czekamy na jak sytuacja się rozwinie, tak jak mówiłem, było coraz więcej policji, dużo więcej w niedzielę niż w sobotę i wszystko się zaczęło w niedzielę wieczorem kręcić. Wiem, że robią wszystko, żeby nic się więcej nie wydarzyło w ten weekend, bo znowu chcę z powrotem tam dojść. Chcą to rozgonić. Na razie tylko taktyki strachu traktują, ale w którą stronę jak to pójdzie, nie wiem. Wiem, że w Ottawie z tego co słyszę, są dwie polskie restauracje, polskie sklepy. Bardzo pomagają i najważniejsze z tego co pomagają, chodzi o ciepłe jedzenie. Tak. Polskie piękne babcie gotują głównie zupki, jakieś gulasze, kapustę przynoszą i jest to po prostu minus 30 stopni, jest to niesamowite, ile można wsuwać jakieś ciastka, pączki i kanapki przy takich temperaturach. Dokładnie, dlatego w polskim centrum w Mississaugi gotowali właśnie zupy w piątek. Tak. Wiesz, w słoiki pakowali i 7 traków pojechało do Ottawy z tym wszystkim, z tymi ciuchami. Z tymi zapasami dla trakowców. Wiesz, z tego co trakowców słyszę, chcą podrzucić to, że jest pomoc humanitarna i nie będą mogli ich zatrzymać, ale jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy jak to zrobić, tak? Więc są osoby mądrzejsze, które znają tutaj prawo i od tej strony chcą to po prostu ugryźć, żeby musieli ich przepuścić, że nie mogą tego zablokować. No pięknie tutaj jest pokazane to, co Iwonka teraz wysłałaś, że Polacy tutaj pomagają, dziewczyny się zaangażowały ostro i tutaj i jakieś jedzenie, zupy, pączki, kiełbasy, chleb, ciepłe jedzenie, także wszystko tam było. Co mogli, to dali, tak? No bo wiadomo, że nieraz z tymi ciepłymi zupami, no to ciężko jest to zorganizować, ale to, co mieli, to dali, nawet bluzy były, różne właśnie koszulki ciepłe, skarpetki. Także naprawdę Polacy tutaj stanęli na wysokości zadania i cały czas pokazują, że walczą i ja uważam, że rewelacja, że coś powinniśmy być dumni z naszych, jak nas przedstawiają tutaj nie tylko w Kanadzie, ale też na arenie światowej w Australii. Walczą, wszędzie są Polacy, wszędzie są polskie flagi, uśmiech na ustach, pozytywna energia, naprawdę jak trzeba to Polacy staną.
razem się zjednoczą i to jest piękne. Proszę bardzo, tutaj dziewczyny na mrozie, masa jedzenia, także wow, tylko brawo. Mały ważny detal odnośnie ludzi bezdomnych. Jeżeli w momencie, gdy się zaczęło, media tego głównego ścieku używały ludzi bezdomnych, to, że oni trakowcom robią problemy, że oni się ich boją, jedzą ich jedzenie, zabierają ich miejsce do spania. Teraz z tego, co widziałem, do parlamentu, i gdzie wszyscy trakowcy stoją, przychodzą bezdomni, bo dostaną tam jedzenie. Sam widziałem, jak podawano im, ktoś dawał im czapki, rękawiczki. Ludzie się po prostu nimi też tam zajmują. To nie ma tak, że oni są tam wyrzucani. Te osoby śpią na śniegu, im nie pozwala nikt im zmarznąć, zabierają ich tam, gdzie są beczki z ogniem w nocy. Czyli ja to widzę w zupełnie inny sposób niż tak, jak nam chciano to pokazywać. Chcieliśmy też wejść do katedry Notre Dame, która jest w Ottawie, piękna. Ale niestety jest zamknięta i tylko wpuszczają na msze, spisują dane wszystkich osób. Na msze osoby wchodzą, zamykają drzwi, nikt nie ma prawa wyjść, dopóki msza się nie skończy. Wszyscy wychodzą, znowu drzwi są zamykane, czyli tak z boku. Chowają się za tym, że to są przepisy z miasta Ottawy i nic innego nie mogą zrobić. Też mogą się kryć za tym, że to są tak zwane covidowe, bo do tej pory... Tak. Jeżeli chciałeś iść do kościoła, no to musiałeś niestety na listę się zapisać, no nie? Tak. Kasia, co tutaj wysłałaś? Proszę skomentuj. To właśnie są... To, co zorganizowała Polonia tutaj w Mississaudze, w tym centrum Jana Pawła II. Także właśnie te ciuchy, żywność, opał, beczki metalowe, żeby można było się ogrzewać, rozpalać tam ogniska, żeby to było bezpieczne, prawda? Kanistry. Nie wiem, czy tam paliwo też było, czy nie. No i właśnie te zupy, które były gotowane w piątek i słoikowane, także piękna, brawo. Piękna sprawa. Jesteśmy wspaniali i potrafimy się zorganizować. Właśnie to widać, o, słoiczki z zupkami. No i ubrania też ciepłe. Tak, tak. I picie, i ubrania, tak jak mówię, że wiesz, bardzo, bardzo dużo rzeczy... Polacy zorganizowali. Zresztą nie tylko Polacy, bo w któregoś dnia właśnie tam się też znalazły emigrantki z Meksyku, chyba. Wow. Także wiesz, i nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy, prawda? Także no nie tylko my, Polacy, tam po prostu inni ludzie też przychodzili, innych nacji. Dzieci. No i podziękowania, tak, od dzieci. No, coś pięknego. Energia niesamowita płynie z tego wszystkiego. Dokładnie. Także tak. Mam nadzieję, że jeszcze raz coś nagramy razem pozytywnego, bo na pewno wiele osób nie wie, co się dzieje dzięki temu, że tutaj zorganizowaliście się i mogliśmy razem to przedstawić, to wiele osób otworzy oczy, no bo skąd mają się o tych rzeczach dowiedzieć, jak media głównego ścieku podają wszystkie rzeczy na odwrót. Okazuje się, dokładnie, że przegrywamy według nich kompletne, jacyś idioci napadli na miasto, zabarykadowali, piją, imprezy. Także fajnie, że przedstawiliście to tak, jak jest, i że się zaangażowaliście w to i pojechaliście i do Ottawy, do Toronto na te wszystkie protesty i oglądacie to i wysyłacie te filmiki. Także dziękuję Wam serdecznie za to i wszyscy na pewno też Wam wyślą serduszka w komentarzach dla Was za ciężką pracę, za zaangażowanie tutaj, bo znam Was wszystkich i naprawdę niesamowitą macie energię, angażujecie się w to, wciągacie też inne osoby, mówicie o tym, więc naprawdę rewelacja. Także proszę, moi drodzy, wysyłajcie serduszka w komentarzach tutaj dla naszej ekipy z Kanady niesamowitej, Asia, Iwonka, Tomek. Naprawdę jesteście niesamowici. Dziękujemy. Ty jesteś niesamowita, że właśnie zebrałaś nas wszystkich razem. Fontan się zrobił przez przypadek. Wyszedł pomysł przez przypadek wychodzą najlepsze pomysły. Bez przyczyny, nie ma przypadków. Wszystko wiesz. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. No i mam nadzieję, że do zobaczenia z niesamowitymi wiadomościami kolejnymi z Kanady i wygrana. Będziemy tu celebrować, słuchajcie.
Idziemy do przodu, idziemy do przodu, tak. Pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków, którzy walczą nie tylko w Kanadzie, ale też w Australii, tutaj w Chicago. Też ogromny sukces odnieśliśmy, bo te maski, ścierki od dzisiaj były ściągnięte w wielu, wielu dystryktach. Także bardzo pozytywnie w tym roku, walecznie, ale pozytywnie i tak trzymajmy. Słuchajcie, nie poddajemy się, jedziemy z koksem dalej. Dziękuję Wam serdecznie i dziękujemy. Pozdrawiamy naszych kochanych widzów. Cześć. Thank you.